Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Jak widzicie na koszulce, proszę bardzo, Piwne Degustacje są. Koszulkę od Tomasza ze Stargardu otrzymałem. Tomuś, dzięki bardzo, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję za piwka z Belgii. I z tyłu oczywiście najlepsze browary w Polsce. Jezus Cytrus, Kurwaner, Szczyt Minimum, Sensoryczne Zero i takie tam. Ha! Normalnie jest szał, jest fan, jest szał, jest zabawa, jest zajebiście. Dobra, ale wracając. Przechodzimy do kolejnej degustacji. Teraz na tapecie będą dwa piwa ze świętochowickiego browaru Reden, którego bardzo dobrze znacie, w którym waży sympatyczny Łukasz. Pozdrawiam. Piwo w stylu Bohemian Ale, czyli pils górnej fermentacji. Piwo o pięknej nazwie Checkpoint. Kiedyś był checkpoint, teraz jest checkpoint. Proszę bardzo, tak to wygląda. Przyznam, że na nowym sprzęcie nagrywam pierwszy filmik. W końcu mam aparat z odwracanym ekranem, czyli widzę dokładnie, co Wam pokazuję. Checkpoint, 12 stopni plato. 4,8 alkoholu. Zapowiada się super. Aha, skład. O, jeszcze. Normalnie tak podjarany tym piwem jestem, że zapominam. Bohemian Ale. Pils górnej fermentacji. Spróbuj naszej wariacji na temat wielkiej szychy. Wielka szycha to był pils taki czyściutki. Czeski Ale. Bogato chmielony szlachetnym, wybitnie aromatycznym sazem oraz nowofalowym cytrusowo-korzennym kazbekiem. Kazbek to taki czeski chmiel, który jest krzyżówką z dzikimi chmielami rosyjskimi. I to nie podoba mi się, jakiekolwiek kontakty z Rosjanami nie odpowiadają mi. Jak to mówi Janusz Korwin-Mikke, z ruskimi się nie dyskutuje, do ruskich się strzela. Ja dokładnie tą samą zasadę wyznaję. No ale skoro taki chmiel jest, nowofalowy, korzenno-cytrusowy. Zobaczymy. No trzeba przyznać, jak na pilsa, to aromat, no fakt, nie jest jakiś zbyt intensywny, ale rzeczywiście jakoś tak wyczuwalny jest. Gdzieś tam rzeczywiście leciutki cytrusowy aromacik pojawia się. Przelejmy. O. Tak, moi parafianie, piana, jak widzicie, jest bielutka, średnio obfita, bym powiedział, trochę ją musiałem zburzyć, ale jest drobno pęcherzykowa, zbita, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie wyglądająca. Piwo, no jak na pilsa przystało, jest klarowne, w słonkowym, takim bardzo jasno słomkowym kolorze. Tutaj na przewężeniu możecie zobaczyć. Ciekawe, jak to będzie. O, tak, tutaj na tym przewężeniu możecie zobaczyć. Słomkowy, jasny, słomkowy kolorek. No, fajnie prezentuje się w szkle, trzeba przyznać. Rzeczywiście, kurczę, rzeczywiście korzenno-cytrusowy aromatik, taki lekki, delikatny, bardzo taki przyjemny.
myślisz dobre piwo tak, że tak jak przyjdziesz zmęczony po szychcie, się możesz ze smakiem takiego trzech pointa się pierdolnąć ze 4 z 5 i odpocząć się fajnie. Dzisiaj żech miał taką szychtę przejebaną, że normalnie jest, kurczę, jest zajebiste, no. Dwanaście plato nie wydaje się wodnistym piwem. Jest podstawa słodowa, wyczuwalna bardzo przyjemnie. Zapomniałem jeszcze oczywiście składu podać wam. To oczywiście woda, drożdże, słody pilzeński, monachijski, karapils, chmiele marynka, saz, kazbek. IBU 40. Goryczka rzeczywiście jest, ale nie jest jakoś bardzo przegięta. Jak najbardziej fajnie tutaj w te nuty takie słodowo, cytrusowo-korzenne tak bardzo fajnie wpasowuje się. No fakt, nie jest to styl może taki, który ma zaskakiwać czymkolwiek, ale jest to jak najbardziej bardzo dobre piwo, pijalne, pije się je z przyjemnością. Tak więc ja jak najbardziej polecam wszystkim Checkpoint Bohemian Ale. Jeszcze raz, tak wygląda etykieta. Bardzo dobre, lekkie piwko. Fajnie wchodzi. Moim zdaniem super sprawa. Można by się było do Lexingu, dość słabego, przyczepić. Ale widzicie, piana w dalszym ciągu utrzymuje się jeszcze, co jest oczywiście plusem. Nie, no moim zdaniem piwko jak najbardziej w pożądaniu. Suchar, na zakończenie, suchar. Wchodzi kobieta do sex shopu. Proszę ten duży srebrny wibrator. No, przepraszam, ale to nie jest na sprzedaż. No ale jak to? Dla czego? Bo to nie wibrator, tylko mój termos. Tak. To by było wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Tomaszu, jeszcze raz dziękuję ci za koszulkę świetną, wspaniałą. No i co? Trzymajcie się, mili ludkowie. Peace!